Siemanko, kozionki z tej strony, Alanek, i witam was w Q&A, naszym takim super zarypiastym, świątecznym Q&A, dlatego mam taką czapeczkę z kulufonem. Spróbuję jak najwięcej pytań odpowiedzieć, pewnie wszystkie i tak odpowiem, ale nie będę tutaj ich wyświetlał, po prostu szybko przechodzimy, żeby nie tracić czasu. Jaka jest twoja ulubiona piosenka i film? Znaczy, ja jestem takim typem człowieka, który nie ma po prostu ulubionej piosenki, ale tak ogólnie, tak bym miał powiedzieć, najlepszą taką, którą na razie są, to jest Justin Bieber. I'll show you Merry Christmas from Justin Bieber, guys! Merry Christmas and Happy New Year! A ulubiony film to jest Szybcy Wściekli, wszystkie odcinki, to jest po prostu wow! A co są moi ulubione youtuberzy? Jedni z paru ulubionych youtuberów i Samuk, Skycot, tacy lepsi, tacy tu, Stu, a Casey Neistat, to jest taki angielski i on mnie zainspirował do vlogowania, więc musicie mu podziękować. Jakiego przedmiotu w szkole nie lubiłeś? Wszystkie lekcje są dla mnie denne, są głupie, nie lubię ich. A ogólnie z lekcji, których lubię, to jest przerwa? Według mnie, jaka jest moja ulubiona pogoda? Moja ulubiona pogoda to jest słoneczko, niebieskie niebo, takie czyste niebo dosłownie. 18, znaczy nie 18, to za zimno. 22 stopnie, tak, damy słoneczko, kurde, zero chmurek, czyste niebo. I tak, kurde, ptaszki ćwierkają. Lato, kurde, jesień, zima, to jakby tak było, oj. Bo ja mam, Alan by latał, kurde, w samych bokserkach, na serio. Jeśli mógłbyś jeść jedną rzecz do końca życia, to jaka to by była? Kebaby! Uwielbiam kebaby, na serio uwielbiam. Miejsce, do którego chciałbyś polecieć i zwiedzić, oprócz USA, bo USA się nie liczy według jej, nie? Bo USA to nie jest miejsce, USA to jest kontynent. A tak jak USA się nie liczy, to... Dubaj w nosie! Ogólnie to jak mówię jakieś dziwnie, inaczej troszeczkę, to jest dlatego, że mam trochę przyblokowany nosek, jeszcze gardło mnie boli, więc no... Przepraszam was za to, ale jakoś ujdzie, tak? Jakoś te Q&A ujdzie. Zobaczcie, znowu w bokserkach kręcę. Wolałbyś mówić bez przerwy, czy w ogóle nie mówić? Jeju, ej! Odpowiem to tak, będę cały czas mówił, a tak jak będę cały czas tak mówił, to będzie trochę dziwnie, ale tak jak będę mówił cały czas, to też będzie dziwnie, ale jak nie będę nic mówił, to też będzie dziwnie. Więc nieważne jaki wybór wybiorę, to będzie nadal dziwnie, więc nie wybiorę ciszy, bo cisza jest dziwna, a jak będę cały czas gadał, to cisza będzie fajna. Ale wtedy tej fajnej ciszy mi kiedyś zabraknie, ale potem gadania też mi kiedyś zabraknie, więc będę chciał gadać, więc wybiorę gadanie. Kiedy będziesz w Polsce? A ja wiem, nie wiem, mi się na razie zamieszka dobrze, jakoś jest, jakoś leci, ale nie wiem, ja serio nie mam pojęcia, jak tam z biletami będzie, kiedy w ogóle rodzice będą chcieli jechać gdzieś, bo jak na razie tam hajsik się nie zgadza, żeby tak sobie wylatywać i was poznać, ja chciałbym, ale no, nie, no niestety trzeba wziąć samolot. I polecie do Polski, a ja na to czasu i hajsu nie mam, więc przepraszam was, ale na pewno nie szybko. Kasper się pyta, czy kochasz mnie? Course Rafael. Rafael van Reddix. Co ja w ogóle robię z tym życiem? Masz ulubionego aktora, aktorkę? Kat Valentine. Z samym K i z Victorious. Czyli Ariana Grande w samej sobie, tak. Kocham ją, uwielbiam za jej twarzowe, za jej po prostu personality, czyli jej humor, jej... za co się ceni ludzi, nie po wyglądzie, tylko za ich charakter, tak. Cenię ją za charakter, za twarzowe też, za... kurde, fajna laska i tyle. Kim chcę być w przyszłości? Ja chcę być sobą. Chcę być sobą w przyszłości, tak. Aż serce dotyka, dosłownie. Wolisz książki czy filmy? Ja książek nie czytam, jedyną książkę, którą tak z chęci przeczytałem, to jest książka z Minecrafta, bo się uczyłem jak grać na kompie, no serio, bo nie umiałem grać na kompie Minecrafta, więc trochę się poduczyłem i spoko jest teraz. Ale tak, to czekam na film, zawsze na film. Czy masz jakieś zwierzątko domowe? Rufi! Zobacz na tego słodziaczka, zobacz, kto to jest, doktor, no. Ruficzku mój kochany. Tak, dziwna historia. Piesek tak samo się nazywa, tak jak Eweliny piesek. Bo ja się nazywałem Rufi, tylko że mój jest starszy, czyli ja go pierwszy nazwałem, byłem pierwszy. Nie bij mnie, Ewelino. No. Co, chcesz tutaj? Jakiego koloru jest niebieski maluch? Niebieski maluch to jest zielony. Proszę zostawić lajka dla Rufiego.
Jak chcecie, żeby jeszcze raz był w filmiku, to zostawcie lajka. Aj ty kurde, bo dzięki temu będę miał więcej lajków na filmiku, o ty kurde, ty swoje dziadki, co ja? Kot bez ogona ma 79 cm, ogon ma 69 cm. Ile waży kilogram kota? Kilogram kota waży niebieski. Gdybyś miał dziecko z jedną ręką, to co byś zrobił? Synku, podaj jedną łapę. Synku, a podaj drugą łapę. No, śmieszne, bo nie ma drugiej łapy. Znaczy ręki. Nie śmieszne, na serio, nie. Po prostu bym żył normalnie z nim, tak? Przecież to jest normalne dziecko, tak jak my, tak? To jest człowiek, tak jak my. Więc nie można go inaczej traktować, bo ma jedną rękę. Normalnie bym go traktował, bez żartów, kurde, nie będę się śmiał. Brawo. Prawda. Ile masz centymetrów wzrostu? Ja chyba mam 1,74 m, czy tam 1,73 m. Więc nie wiem, czy to dużo, czy to nie. Ja myślę, że jestem taki sobie, no. Jest ze mnie kurdupel, a może nawet wielki kurdupel, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy ze mnie jest kurdupel, czy nie. I tutaj, ludziska, będziemy kończyć nasze Q&A. Tak, ludziska, tutaj kończymy nasz pierwszy odcinek. Więc jeśli chcecie taki więcej, zostawcie lajka, skomentujcie jakieś pytania pod spodem następnego filmika. Ja się zmęchałem. Subskrybujcie i trzymajcie się. Hej, na razie, bo bła.